No cześć, witajcie, jestem Galvi, a w dzisiejszym odcinku, tak jak większość z was prosiła, zagramy sobie w Minecrafta Hard, tryb survival multiplayer na modach, na serwerze InBuildCraft. Jeżeli chcecie, to możecie wbić do nich na stronę główną, tam sobie po prostu pobrać ich launcher i razem ze mną grać. Dobra, zacznijmy od questbooka. Nie mam pojęcia, jak tu tworzy się cokolwiek. Z tego, co tutaj widzę, jest po prostu dramat. Ja nawet zwykłego crafting table nie mogę tu stworzyć, bo nawet nie mam pojęcia, jak to się robi. Czy mogę? Dziękuję. Więc spytajmy się może na czacie, jak zrobić... Zacznijmy może od pierwszego questa. Tutaj już kilka questów trochę porobiłem. No to takie jakieś pierwotne, czyli na przykład zbierz dirta, czy coś takiego. I doszedłem do wniosku, że teraz trzeba po prostu stworzyć flint. Czyli ten taki krzemień. I potrzebny mi jest, no nie wiem, no... Te trzy rzeczy? 10 flinta mi jest potrzebne. Jak zrobić flint? Okej, czyli mogę po prostu tym gravelem... Muszę mieć 3 gravela, bo na chwilę obecną to nie mam... Nie mogę nic zrobić. Więc dobra. Gravel był tam, tak, dobra. Trzeba tam szybko przejść. Tak, tutaj był gravel. Przygotowałem sobie trochę pochodni. Już wcześniej. Pochodnie zdobyłem właśnie pytając na serwerze, czy ktoś mi by pożyczył. Halo? 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 Okej. Ogólnie to POG. Super. Pytałem się po prostu, czy ktoś mi by użyczył pochodni, bo wyglądało to okropnie. O, jest, dobra, mamy jednego flinta. Jeżeli chodzi o questbooka, to w takim razie, jeżeli... No dobra, no mam tego flinta, tak? No i co dalej? Muszę mieć 10, okej, czyli muszę trochę zebrać tego tutaj gravela. Dużo bardzo osób z was właśnie chciało, żeby wrócić do tego Minecrafta, do korzeni mojego kanału. Więc no, zrobiłem to tak. Dobra, mam 5 flintów. Dalej, crafting table, okej. Jak to się tworzy? 2 flinty. Aha, czyli 2 flinty. I 2 deski, tak? Nie. Drewno? Może? Albo po prostu będę szukał tego, co oni chcą dokładnie. Chodź, ty możesz. Czy to jest tak? Zgubiłem swoje flinty, super. Tu są. Czy to jest tak? Mamy na górze są 2 flinty. I tutaj mamy deski. I mamy crafting table. No i POG. Dobra, czyli mamy ten podstawowy już crafting. Ale czy ty możesz? Dobra, pojedziemy sobie szybko tam, do mojej bazy i zobaczymy, co i jak wygląda z questbookiem. Więc, mamy crafting table i to jest już bardzo dobry znak. Postawmy sobie... Ale czy ty możesz? Dziękuję. Postawmy sobie ten crafting table. No załóżmy, no... Gdzie mogę go postawić? No tu go postawmy, okej? Okay? Na razie. No i teraz tak, chodźmy zobaczyć do questbooka. Dobra, teraz tak. 2 jabłka i 5 coinów. Jabłek nie potrzebuję, mam komendę FEED jako youtuber, więc odłóżmy sobie te flinty i wszystko, co mi jest niepotrzebne w ekwipunku, like jabłka na przykład. I w questbooku mamy dalej. Okej. To dirt, gravel i stick to już robiłem. Okej. Ale czy ty możesz? Czy wy możecie? No. No nie! No, no nie! No zostaw! Spokojnie. Spokojnie. Home. No jeszcze raz. Jeszcze raz tam pójdę. A czy ty możesz mnie zostawić? Zostaw mnie, idź stąd! Kurde no. Nie wiecie mnie. Dobra, ja potrzebuję jakiegoś miecza czy coś. Debile. O.
Jest okej, okay, jest dobrze, chyba nic nie straciłem, takie cudnego. Więc, teraz tak, zrobiłem sobie to, więc mogę wziąć jednego steka i 5 coinów. Kolejną rzeczą są jakieś roślinki. Mamy to, mamy to. Brakuje nam apple sapling. Nie wiem, co to jest. Jakim prawem to w ogóle, skąd się to wzięło, istnieje, ale potrzebuję drzewko i jabłko. Dobra, to drzewko mamy. I jabłko mamy. A to nie jest to drzewko. Potrzebuję tylko drzewka. Dobra, trzeba wyjść na chwilkę z domu bezpiecznego. I to trzeba wziąć. A czy ty możesz? Czy ty możesz? I mamy to całe jabłko, te takie większe. Okej, okay, pog. Questbook. Znowu. Wchodzimy do domku, ja bym się zakopał jakoś w jakkolwiek sensowny sposób. Większy lub mniejszy. Na przykład tym. O, super. I teraz tak, ukośnik Ed jako głód. I zobaczmy tak, questbooka. To wszystko mamy, ale nie mamy jeszcze gruszki. Ojej, no nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Też trzeba zrobić? Nie, ja sobie wezmę... O, orange. Bierzemy sobie... Nie, bierzemy sobie gruszki. Ja bym chciał gruszki mieć. Super, pogo. Teraz tak, skrzyneczka. O, skrzynka będzie ciekawa. O tyle będzie ciekawa, że potrzebuję flinta. Drewna i tu deski. Okej, okay, już czaję, czyli tak. Wychodzimy sobie z naszej bezpiecznej bazy. No nic mnie tu nie zabije chyba. Crafting table. Mamy tak. Dajmy sobie to tak w ten sposób. O ile dobrze wiem, to zróbmy tak. Teraz to zabierzmy i flint na samym środku. O, i weźmy sobie od razu skrzynkę. No i super. Chyba wiem, o co chodzi już. Więc mamy skrzyneczkę. Ja sobie tą skrzynkę postawię obok mojego crafting table pięknego. Domek sobie potem zbudujemy gdzieś tutaj na wyspie, na wodzie, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Ale na chwilę obecną po prostu niech on będzie tutaj sobie... O, dobra, zabrało mi się, chociaż tyle. Będzie mi się tutaj stał w tym miejscu. Jakieś drzwi mi się przydało zrobić. A to zaraz w questbooku sprawdzimy, czy da się. Do skrzyneczki mogę coś odłożyć? Mogę, bo mam tutaj kuboida swojego dla ultrawipa, więc odłóżmy sobie wszystko, co mi jest na razie niepotrzebne, czyli w sumie wszystko. I zostawmy sobie tego questbooka, który jest najbardziej mi w tym momencie potrzebny. No. Więc weźmy sobie tego... Nie, tego nie potrzebuję. Potrzebuję bardziej skrzynki, bo jedzenie mogę sobie uzupełniać. Dalej. Okej, mamy piasek, ale piasek jest już zrobiony, więc weźmy sobie dwie pochodnie, bo pochodnie są bardzo, bardzo potrzebne. Bambusko to mamy teraz tak. Weźmy sobie... Nie, to sobie weźmy, to mi się chyba przyda. Okej, okay, odbierzmy to. Tutaj mamy kill off. O, jest już całe, wszystkie narzędzia są. Świetnie. To teraz jak to się je robi? Mamy patyk. Mamy patyk i flinta. Dlaczego wszystko jest z flinta? I czy ja mogę tę dziurę sobie zapełnić jakoś w jakikolwiek sposób, co sobie wybiorę? Dziękuję, z góry, z góry. Okej, więc potrzebuję flinta, potrzebuję tego i potrzebuję patyków. Teraz. Bierzemy sobie, robimy na przykład, nie wiem, 4 patyki. Okej, patyki na środku, to tutaj i to tutaj. Nie, to tutaj. Dobra, żartowałem. Wróć, questbook. Jak się robi łopatę? A, patyki, patyki, dobra. A jak się robi pikaksa? Patyki, patyki i... A, no to w sumie, czekaj. A sobie patyki, bez tego. A, no to pog. Jeszcze lepszy, więc tak. Mamy kill off. Okej. Okay. Mamy łopatę. Mamy więcej patyków, które są niezwykle nam potrzebne. Więc mamy też miecz. O, w końcu nie będę musiał walczyć łapką z tymi potworami. Super. Mamy, co tu jeszcze mamy? Co możemy zrobić? Mamy już motykę jeszcze. O, tą taką dziwną, śmieszną. No i super, chyba wszystko, nie? Czy nie wszystko? A, jeszcze tego hołę. Nie wiem, co to jest, to hoe. A, to takie ten, śmieszne. Dobra, to mamy tak, patyki i mamy idealnie w sumie. Idealnie się w sumie złożyło. I mamy tego hoe. Pięknie. Więc weźmy sobie trochę flintu, bo flinty mi się przydadzą. One loot bag? Nie wiem, o co chodzi, ale na razie weźmy te flinty, bo flinty są potrzebne. Dobra, ten questbook już mu się powoli rozrasta. Nie wiem, czy to by było nie na tyle w tym odcinku. Co, na dzisiaj to chyba tyle w sumie. Jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Wiem, króciutki strasznie odcineczek, ale
mi się bardzo fajnie grało na tym serwerze, link macie w opisie do nich. Jeżeli chodzi o kody, to kody do serwera Harn rozdaję na swoich streamach, dlatego jeżeli chcecie dostać kodzik i pograć ze mną właśnie tym serwerze, na odcinku czy na streamku, to po prostu zapraszam do opisu na ich stronę i na moje streamki, więc do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!